Dobra, to możemy coś ogarnąć sobie. Mamy tutaj te wyścigi, których nie robiłem na odcinku. To można byłoby je w sumie ogarnąć, żeby sobie dodatkową mamonę zrobić. Czyli to bym mógł to ogarnąć sobie. I tutaj te. A to sobie zostawić wiadomo na sesyjkę. I tak też chyba zrobimy, tak mi się wydaje. Można byłoby. Tak więc czekajcie, weźmy sobie któryś z tych wyścigów. 10 tysięcy, 5 tysięcy, o! Lecimy na tor. Co wy na to? Na razie nikt nie pisze. Mamy czwarty poziom policji. Kurde, widzicie jakie bogactwo? Dobra, to lecimy, lecimy. Lecimy z koksem. Tu na razie sobie, kurde, Samson leci swoim Dodge'em. Dodge'em, tak? Dobrze mówię Dodge? Ta, to jest Dodge, bo to nie jest żadne Camaro. Gdyby to było Camaro, to byłoby śmiesznie trochę. Zresztą Camaro zupełnie inaczej wygląda. I w ogóle najbardziej mnie rozpiernicza to, że ten, że ci komputer, który się z nami ściga, dosłownie ma ten sam nick, nie? W sensie, że oni mają. Jakby gra ma ustalone coś takiego, że to są dosłownie te same, ten sam komputer się z nami ściga na każdym wyścigu. Bo te ksywki są dosłownie te same. Więc na bank to jest jeden i ten sam komputer. O, policja już, kurde, się tu kręci, widzę. Oto widzę, że po moim tutaj tym, to zaraz pościg będzie grany. No to ładne autko sobie wybrałem. No muszę przyznać, że dałem czadu. Dawaj, dawaj, Samson. O kurde, nie, no co tu się stało? Że jestem, kurde, teraz piąty. Trzeba tutaj nadgonić sytuację. Tak nie może być. Na szczęście mamy jeszcze jedno okrążenie. Ale tam już, kurde, drą mordę. Dobra, ja wiem, że to jest poziom czwarty policji. Spokojnie, nie musicie mi o tym mówić. Przecież myślałem, że tutaj ciężki SUV wleciał na pełnej. Ale byłoby przypałowo, gdyby tak serio było. Dajesz, Samson, blokuj ich. Dobrze. Superancko. Teraz my musimy być pierwsi. Za wszelką cenę. No nie! Bardzo serdecznie witam na mojej transmisji. Co tam u ciebie, Karol? Jak tam życie mija? Będę tutaj tak z telefonu czytał. Lecimy z koksem, kurde, robimy tutaj wyścigi, których na odcinku nie robię. Zrobimy sobie z tego jakiś szocik czy coś, na kanał wleci główny. Bo ogólnie nie planowałem robić 100%, ale tak sobie w sumie pomyślałem, że te wyścigi mogę przecież ogarnąć na streamie sobie. Przy luźnej atmosferce, no nie? I zrobimy z tego jakiś montażyk. I pokażę mniej więcej, jak to wszystko wygląda, jak to się z czym je. Dobra, mamy uspokojenie. Super. Fajnie, fajnie. O, u mnie genialnie. Wczoraj miałem urodziny. To wszystkiego najlepszego. Więc tym bardziej humor gitował u ciebie? Bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Nie narzekam. Ten Ford Mustang mi się bardzo podoba. Ogólnie bardzo Forda Mustanga GT lubię. Dobra, jeden mamy ogarnięty wyścig, więc teraz można byłoby któryś z tych zrobić. Mamy znowu tor i mamy znowu sprint. Potem zrobi się z tego fajny montaż. Dobra, to zrobimy teraz to. Dziękuję za życzonka. Bardzo proszę. Bardzo się cieszę, że dziękujesz. Lecimy. Następny, kurde, wyścig. To jest następny tor i widzę tutaj, że te skorpiony z nami jadą. O, Coolboy jedzie. Coolboy.
Nie no, ładnie powiem szczerze z tą fabułą, żem poszedł do przodu. Naprawdę ładnie. To jest całkiem spoko sprawa. Co, już się odzywają? My żeśmy ledwo co ruszyli z wyścigiem. Nawet nie zdążyliśmy nic zrobić. Oni się już prują tutaj. Karol, powiedz mi, jak słuchać grę i mnie? O, bardzo się cieszę. Skoro mnie i grę dobrze słychać, to mam powody do radości. Bo to oznacza, że ładnie wszystko skonfigurowałem i przemyślałem. No, widzę, że sam są tutaj nadgania. Bardzo dobrze. Nadganiaj, nadganiaj. Zaraz tutaj skrótem polecimy i będziemy mieli za wygrany wyścig. Chyba, że policja nas do tego czasu jeszcze tutaj czmychnie. To będziemy mieli, kurde, zmartwienie wtedy. W postaci piesków, co nas będą ścigać. Nieładnie. Tutaj to w ogóle ledwo mi się udało wykręcić. Ale się udało, to najważniejsze. Cześć, Dwojson. Elegancko. 11 tysięcy, super. Pakiet profesjonalny. 37%. Będziemy mieli coraz więcej mamony, będę mógł sobie potem kupować ładne auta. Dawno w ogóle nie streamowałem na tym na Twitchu, miałem to ogarnąć wtedy po ostatnim streamie, ale dawno, żem nie odpalał streama tutaj. Ale co to jest za wyścig? Sprint w kanionie? O kurde, ty, czekajcie, ty, to ja C odwaliłem teraz zamaniane. Ja muszę jeszcze raz ten wstęp zobaczyć. Tego nie pokazywałem na odcinku. Mamy kurde sobie... wyścig w kanionie. Zapomniałem kompletnie, że coś takiego ma miejsce. Teraz mamy pełną prezentację, więc musimy teraz lecieć z tymi, kurde, bałwanami. Dobrze, że to będzie jako ten, jako bonusowy odcinek, tylko że ze streama zapisek, nie? Ale ja dopilnuję, żeby to jakoś fajnie zmontować, żeby na dniach wleciało. Za jakiś czas. Może nawet, kurde, pojutrze zrobię, jako taki... bonusowy drugi odcinek, że tutaj jechałem sobie w te wyścigi, które teoretycznie nie chciałem pokazywać, no bo nie robię 100%, ale tak se stwierdziłem, że w sumie mogę te wyścigi jednak pokazać, co mi szkodzi. Więc można by powiedzieć, że teoretycznie robię te 100%, ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie mam ochotę, żeby ogarnąć te wyścigi z tych dwóch stref, ale zobaczymy, co będzie po Bushido, czy będę chciał robić tamte inne wyścigi, czy nie. Ale mogę sobie nadrobić, czemu nie? Mogę sobie nadrobić te wyścigi i potem je jakoś to fajnie puścić jako odcinek. Oj, mamy tutaj wszystko poblokowane. Co by było, gdyby nie było tej blokady? O ja pierniczę. To byłby naprawdę ciekawy wyścig, bo ktoś mógłby wylecieć i już byłby zdyskwalifikowany. Byłoby wtedy zabawnie. Ogólnie ta gra graficznie ładnie wygląda, jak na swoje lata. Ale muza tu leci, ja pierniczę. Super klimat, naprawdę. O, ładnie tutaj woda się odbija. Nie no, super, naprawdę, bardzo ładnie to wygląda. Graficznie, soundtrackowo, gameplayowo. O, grę mi musiało skraszować standardowo. Super gierka, kurde. Ej, to czasami się zdarza, no bo to jednak, wiesz, stare gry mają to do siebie, że czasami zdarzy im się taka odklejka. Ja nie narzekam, ja jakby ten... Ja jakby to można powiedzieć, nie mam z tym problemu. Dla mnie to nie jest problem kliknąć dwa razy i znowu odpalić gierkę. O kurde, nie rób mi takich rzeczy, Lotus. Nie rób mi takich rzeczy, błagam cię. Bo tu już widzę, że mnie goni jeden. Jakiś zank. $7500. Odblokowano naklejki, płomienie.
Dobra, tu mamy wszystkie wyścigi ogarnięte, więc tak naprawdę strefa TFK jest zrobiona w 100%. Więc teraz musimy zobaczyć, co tutaj mamy. Tu sprint mamy. O, lecimy z koksem. Super. Seria prób, to trzeba będzie też ogarnąć w tej serii Need for Speedowej. Ale mamy naprawdę dużo fajnych tych serii prób. Tylko trzeba będzie ogarnąć sobie te naklejki do tej Toyoty Supry, bo kurde, ja bym bardzo chciał tą Toyotę Suprę tego, naszego protagonisty tego. Ryana. Widzicie, kurde, nie mogę ciągle spamiętać, jak nasz ten główny bohater ma na imię, a to jest Ryan Cooper. Jak Sly Cooper. To jest w ogóle bekowe, że ja po latach odkryłem, że w sumie główny bohater ma jakieś imię, bo ja zawsze myślałem, że ten, że główny bohater to jesteś tak naprawdę ty, nie? Tylko, że ty się w niego wczuwasz. A się okazuje, że on ma imię i nazwisko normalne. To jest dla mnie, kurde, ciekawostka, która mnie zniszczyła, nie? Jak się o tym po latach dowiedziałem. Ryan Cooper. O, policja tutaj już ściga, pieski już kogoś ścigają. Dobre pieski, ładnie. Ścigajcie tam innych. Mną się nie interesujcie. Lepiej tam spisujcie tych, którzy na czerwonym świetle przechodzą. A nie się interesujecie porządnymi obywatelami. O, może Samson ten, policję zblokujesz, będzie śmiesznie. Aj, chciałem przykozaczyć. Chciałem przykozaczyć jak zwykle, wyszło jak zwykle. Super, 19800. Ej, ładnie. Ty, to sporo więcej żeśmy dostali. Chodźcie tutaj. Ty... Co one robią? Jezu, ile tu jest... Ile tu ze mną jedzie. To moi fani są prawdziwi. Jak Tigera Bonzo. Co, blokada już? Nie, to osobny radiowozik. Heh. Śmiesznie się załatwiają. Tego typu haker. Hakerzy. No i subcio. Teraz to sobie możecie, tyle wam mogę pokazać. Teraz tylko tyle wam mogę pokazać. Do budy pieski. 40%. 83700. Ile? 83700? Dobrze policzyłem? Chyba dobrze. Ta. Na szybkości, kurde. Sprawdzałem kwotę. Tor. Tor, próba prędkości. O, próba prędkości możemy zrobić. Będziemy mieli 100 koła na koncie. Ale szpanerzy tutaj, kurde, ten Renault Clio. Masakra w ogóle. Co on sobie wyobraża? Dobra. Teraz musimy dać siebie 300%. Albo 200, jak Crash Bash. Na razie, kurde, jesteśmy na topce. Myślę, że to się prędko nie zmieni, żebym spadł z tej topki. Na pierwszym miejscu. Samson trochę, kurde, dał ciała. To muszę przyznać. Ta, znowu się, kurde, odzywałem. Znowu ich, kurde, coś swędzi. Nie wiem, kurde, chyba te. Chyba jeszcze wypłaty nie dostali. I znęcają się, kurde, nad poważnymi tutaj biznesmenami, którzy zbierają hajsiwo za wyścigi nielegalne, uliczne. Zamiast, kurde, skupić się na tym, żeby trochę zrzucić zbędne kilogramy.
wolą, kurde, załatwiać tutaj porządnych obywateli, którzy chcą sobie wyścigi robić. Masakra z nimi, nie? Z tymi policjantami. Ja O, dobrze. To nawet sprytnie z tego wybrnąłem. No i super, 16500 dachowe wloty powietrza, 42%, subcio, mamy już ponad 100 koła, 200 i tutaj jeszcze te dwa wyścigi zostały, a jeżeli chodzi o serię odcinkową, to tutaj zacznę sobie od tego i potem zostanie nam ta strefa i potem ta i będzie wszystko. No więc co chcę pierwsze, tor czy tor? Nie mam za bardzo, za wielkiego wyboru, więc muszę tor zrobić. Przykro mi to mówić, ale no trzeba. I w ogóle powiem wam szczerze, że trochę ubolewam nad tym, jeżeli chodzi o Carbona, że twórcy tak naprawdę ograniczają trochę ten soundtrack. Na zasadzie takiej, że no kurde, to już jest któryś raz jak słyszymy tą nutkę, mimo że ona jest fajna, fajnie się jej słucha, no to jednak troszeczkę Most Wanted 2005 miał bogatszą, jak to się mówi, bibliotekę muzyczną, a tutaj mam wrażenie, że wyścigi polegają na tych dwóch nutkach wyścigowych, jakkolwiek by to nie brzmiało, więc trochę taka, bym powiedział, że bieda trochę, ale no cóż, no nie można mieć wszystkiego. Most Wanted miał trochę bogatszą ścieżkę dźwiękową, to muszę przyznać. I mimo że lubię soundtrack z Carbona, to uważam, że... mimo że lubię Carbona i soundtrack w Carbonie, no to tak czasami mam wrażenie, że ten soundtrack nie bardzo pasuje. Że trochę brakuje takich twardszych nutek, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Takich mocno metalowo-rockowych. Myślę, że chyba wiecie, o co mi chodzi. Trochę tego brakuje. Dobra, tutaj będziemy mieli już drugie okrążenie. I superancko. No, dokładnie Karol. To w ogóle miazga była. W Most Wantedzie. W tyle to nic, co tam siedzą, tak o ja pierniczę. Nawet oni nie starają się jakkolwiek nas dogonić. To jest smutne trochę. Zero rywalizacji z nimi. Dosłownie, zero. Nul. Nic. Nic. No po prostu nic. Teraz ja albo ten, albo Samson. Który z nas będzie pierwszy? To jest bardzo dobre pytanie. 13200. Odblokowano kolor szyb. Tysięcy. Czy jeszcze ten wyścig został i wtedy to będę mógł sobie już na odcinkową serię zostawić. Super. Spowalniacz. No ja wiem jak działa spowalniacz, nie musicie mi o tym mówić. Wiem co jest 5. Jak to mawia klasyk. O! Kto tu z nami jedzie? Co to był za zespół ten kolejny? Byli Skorpioni i były jeszcze dwa zespoły właśnie. I jeden z nich z nami jedzie, ten co ma takie paski dziwne. Nie wiem, nie mogę strzaić za bardzo. Znowu ta policja, znaczy Boże, policja, telewizja. O, 22 już jest. Nice one.
O, teraz to już się kręcą tutaj. I nie... nie czają się z tym. Samson, dawaj, w policję wjeżdżaj. Blokuj policję. Nie no, nie chcesz blokować policji? Serio? O czemu? A to jest moja brocha, żeby ten policję blokować? No dobra, spoko. Jak uważasz. Heh, za mną teraz nie było. Idź stąd. O, Królik Bugs z nami jeszcze jedzie w wyścigu, no nieźle. Królik Bugs w nielegalnych wyścigach? Kto by pomyślał? Huh. 13 200. Odblokowanie nitro i opony. Poziom 2, pakiet uliczny. Do KD. Ci dam do KD. 44%. No i to jest bardzo ładny wynik. To mamy wszystko ponadrabiane. Teraz tylko to nam zostaje od następnej sesji. Potem Bushido. I koniec gry. Ale nieźle. Teraz zobaczę w ogóle, odnośnie tuningu, to od razu się przygotuję może. Pakiet uliczny. Nie, no to już tam mam wszystko porobione. Opieka nad siostrzeńcem od 7 do 15, póki co piękna praca, nie narzekam. No i super. Bardzo się cieszę również twoim szczęściem. Muszę zobaczyć, jak tutaj wyglądają karty nagród. No, ładnie. Tu będziemy mieli trochę do roboty. Wygraję 5 pojedynków w kanionie. Ha. A. Jest do ogarnięcia. Może uda nam się w tej mojej serii odcinkowej wszystkie te karty ogarnąć. Byłoby spoko. Zapełnij swój garaż w trybie kariery. Pełna chata. To nieźle. Poziom zręcznościowy 4. Rozegraj 50 szybkich wyścigów. 250 tysięcy podczas driftu. Wygraj w trybie kariery 20 wyścigów obronnych. Ok? No, no, tak więc finalnie... Tutaj mamy wszystko ładnie wyczyszczone. Mówiłem, że niby nie będę robił 100%, a jednak tu kurde ponadrabiałem, więc... Może zobaczymy kurde, jak będą wyglądały wyścigi w Bushido, nie? I tutaj, w tej czerwonej sferze. Strefie, przepraszam, nie sferze. I zobaczymy, jeżeli będą jakieś wyścigi, które będę miał ochotę z tego odpalić live'a, to po prostu będę sobie tak na streamach takie DLC robił i będę nadrabiał. A potem z tego będę robił odcinki. Myślę, że to jest taki fajny deal. A przy okazji pierwszy raz zrobię na kanale 100% w karbonie, więc będzie można szampany otwierać, jak mi się uda to oczywiście ogarnąć. Tak więc, no, myślę, że to jest dobry pomysł. Tak uważam. Tak ja uważam.